Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj kolejny odcinek z życia wzięte, ponieważ wczoraj miałam takie wieczorne rozważania. Przepraszam, mam plaster, no rękę pokazywać. Ostatnio w ogóle te wszystkie dni, te wszystkie wydarzenia tak jakby powodują u mnie dużo rozmyślania i chciałabym się z Wami pewnymi przemyśleniami podzielić i też chętnie usłyszę Wasze historie. I widzę, że ten temat odniósł jak na mój kanał sukces, bo mam komentarze z historiami osób, które mnie oglądają. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za te komentarze pod ostatnim filmikiem z życia wzięte. I to, o to mi właśnie chodzi, słuchajcie, ja bym chciała, żeby te takie bardzo krótkie pogadanki, bo tamten filmik ma 9 minut, żeby takie krótkie pogadanki, czy też z mojej strony zadane Wam pytanie pozwoliło nam jakby w komentarzach pokazać, że albo jest zupełnie inaczej niż ja mam i może warto by się było zastanowić dlaczego i spróbować coś zmienić u siebie, a być może dowiem się, że właśnie większość osób tak ma i ja właściwie nie powinnam tutaj jakoś czuć się nie tak w danym temacie. Więc dzisiaj chciałam poruszyć temat, który wiem, że będzie pewnie 50 na 50. W sensie część osób być może powie to co ja, a część się ze mną nie zgodzi. I o to też właśnie chodzi, słuchajcie, tu nie chodzi o to, żeby się totalnie zgadzać. Po prostu wspierajmy się ogólnie wszyscy, rozmawiajmy i powiedzcie mi jak to jest. Chciałam poruszyć temat tak zwanej przyjaźni damsko-damskiej, czyli po prostu wszystkie te hasła, slogany, kobiety, bądźmy razem, wspierajmy się, uskrzydlajmy się, w ogóle kobiety jak są się przyjaźnią, to jest w ogóle taki power i w ogóle, i czat, i trzeba mieć przyjaciółki i tak dalej. I ja obserwując to, oglądając wywiady, na przykład dużo, jeśli chodzi o Magdę Mołek, lubię oglądać jej wywiady na YouTubie, zauważyłam, że często ten temat się przewija, czyli wspierania się pomiędzy kobietami, tej kobiecej przyjaźni, w ogóle, że przyjaciółki, go for it i tak dalej. Powiem Wam, jak to jest u mnie i jestem ciekawa, jak to jest z Wami. Więc odkąd pamiętam, a cała podstawówka to w ogóle była jakaś kompletna katastrofa, jeżeli chodzi o przyjaźnie i znajomości. O tym Wam może kiedyś opowiem, nieważne. W liceum owszem miałam przyjaciółkę. Znaczy ja myślałam, że to jest jakaś moja taka przyjaciółka, wiecie, zupełnie szczera i tak dalej. Aczkolwiek później w okresie studiów okazało się, że tak jak szybko się mogła zwinąć, tak się zwinęła, bo jeżeli ja tylko miałam jakiś problem, o którym jej mówiłam, to ona stwierdzała, a to nie mój problem, to ja sobie idę w długą. Więc okazało się, że żadna to przyjaźń nie była. Na studiach po raz kolejny poznałam nową osobę, bo byłam w akademiku i tu w ogóle się zaczął kompletny problem, słuchajcie, bo spośród dwóch dziewczyn, które myślałam, że jakaś przyjaźń z tego będzie, taka wiecie, wspierajmy się dziewczyny, to jest polibuda, sami faceci tam są i w ogóle, więc super mieć fajną koleżankę jeszcze z tego samego kierunku, no super sprawa. Słuchajcie, jedna, średnio można było na nią liczyć. Oczywiście ja zawsze, słuchajcie, wysłuchałam, doradziłam, ale w drugą stronę to nie działało. Teraz jeżeli chodzi o drugą, to ona z czasem, słuchajcie, zaczęła się przeradzać we mnie. Wiecie, taka nie kradzież osobowości, aczkolwiek chciała być taka jak ja. To się skończyło bardzo źle i bardzo tragicznie. Wszystkie, potem były jeszcze następne, taka znajomość, taka w ogóle dużo kobiet bardzo, ogólnie mnie nie lubiło, bo wiecie co, ja mam dosyć taką,
jakby to powiedzieć, no, bo nie chcę wiedzieć, ciężko się mówi o sobie jakieś pozytywy. Ja w ogóle rzadko mówię o sobie coś pozytywnego, bo często widzę wszystko w barwach takich pesymistycznych. Tak mam od zawsze, od dziecka, że jestem raczej pesymistką i jakoś tak nie podbudowuję sobie sama swojej wartości. Raczej widzę to same minusy niż plusy. Więc powiem Wam szczerze, że ja jestem osobą bardzo zdecydowaną, szczerą, pomocną, bardzo mocno angażuję się w tego drugiego człowieka. Więc jak trzeba pomóc i coś tej osobie się dzieje, to ja po prostu już biegnę, już jestem i przejmuję się prawie tak samo jak ta osoba jej problemem. I naprawdę robię co mogę, co jestem w stanie zrobić, czy tylko wesprzeć, jeżeli sprawa jest taka, że mogę tylko wesprzeć, wiecie, tak mentalnie. Jeżeli inaczej, to inaczej. Ale tak, po pierwsze, zawsze spotykam się w takich sytuacjach z wykorzystywaniem. Takim wykorzystywaniem, że ktoś potem moją dobroć widzi i ją tak mocno, wiecie, wykorzystuje, podkopuje jakby tą moją dobroć tak, że po prostu już nie chce mi się tej osobie pomagać, bo ja to zauważam. To nie jest tak, że jestem ślepa, ja to zauważam. No i potem jest jak jest. Więc ja naprawdę, słuchajcie, nie trafiłam w swoim życiu na jakby obcą kobietę, która ostatecznie przerodziła się w wielką, wieloletnią przyjaźń. Ja w swoim otoczeniu, ale to takim rodzinnym, mam wspaniałą osobę, słuchajcie. To jest siostra mojego męża. To jest tak cudowny człowiek, kobieta, że ona jest tak zwana do rany przyłóż i jakby mogła, to by wykopała no to, co ci jest potrzebne, czego nie masz, jaki masz problem, to by wykopała to spod ziemi i nagle, widzicie, nawet mam trochę przeszklone oczy, bo jak o niej mówię, to widzę tylko same pozytywy. Dużo jakby w życiu mi tak pomagała, jak to powiedzieć, bardziej tak właśnie psychicznie, tak podbudowująco. Ale to jest osoba bardzo mi bliska, z którą bardzo blisko mieszkam. Więc ja nie biorę takich osób pod uwagę, które są totalnie z rodziny, czyli jakaś najbliższa kuzynka cioteczna, czy właśnie męża, czy żony, siostra. To ja, wiecie, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o takie kobiety, które spotykamy na swojej drodze, takie zupełnie obce, gdzieś w pracy, na studiach, w szkole, czy zupełnie przypadkowo. To ja zawsze miałam tak ogromnego pecha, że nie ufam kobietom. Powiem Wam, nie ufam kobietom i nie mam przyjaciółek. Nie mam przyjaciółek jako tak zwanych przyjaciółek. Ja na przykład osoby z rodziny traktuję jako tak zwanych najbliższych. Ja mam na myśli takich przyjaciół niezwiązanych z nami rodzinnie. Zawsze miałam ogromnego pecha, zawsze się to dla mnie źle kończyło. Ja dawałam serce, dostawałam w łeb, jak to się mówi, więc nie ufam kobietom. Nie ufam i nie wierzę w przyjaźń kobiecą. Tak jak mówię, obcą przyjaźń kobiecą. Nie mówię o siostrze czy szwagerce, o takich bardzo bliskich rodzinnie osobach. O tym nie mówimy. Mówimy o przyjaźni kobiecej, gdzie spotykamy się w pracy, gdziekolwiek. Mam tak negatywne podejście do przyjaźni damsko-damskiej, że wiecie co, że być może już dużo po drodze gdzieś tam, wiecie, straciłam, bo niestety, ale zatrzymuję się na tym poziomie, jest problem, pomogę, ale za blisko nie bądźmy, bo wiem, że to się wcześniej czy później źle skończy. Także ja nie mam dobrego doświadczenia. Za to powiem Wam, że zawsze miałam fantastyczny kontakt z mężczyznami. I ja potrafię się przyjaźnić z mężczyznami. Ja mam dosyć dużo takiego męskiego pierwiastka w sobie.
I mam jedną suknię w szafie i to tylko ubieram ją wtedy, jak muszę i jest jedna. Nie noszę spódniczek, raczej chodzę w spodniach, w dresach. Interesuję się samochodami, nie od strony tego, że facet ma samochód, tylko ja bym chciała mieć po prostu, wiecie, cały garaż samochodów. Mam w sobie dużo pierwiastka takiego męskiego. Ja się świetnie dogaduję z facetami i tak naprawdę w życiu, jeżeli chodzi o wieloletnich, takich naprawdę nastoletnich przyjaciół, są to mężczyźni, którzy mają po prostu swoje rodziny i wierzę w tą przyjaźń. Oczywiście, miałam taki przypadek, że poszło to nie w tą stronę, to znaczy dla mnie to była przyjaźń, tamta osoba zaczęła się trochę, wiecie, bujać, jak to się mówi, i od razu to skończyłam. Bo absolutnie nie ma możliwości takiej, żeby jakby zmienić ten status. To jest przyjaźń. I powiem Wam, że jakoś tak potrafię tym, nie wiem, swoją osobowością tak sterować tą przyjaźń damsko-męską, że ona istnieje i ona nie ma absolutnie żadnych podstaw romantycznych, absolutnie nie. To jest taka przyjaźń typowo damsko-męska, więc ja na swojej drodze spotykam, kto mnie uskrzydla? O, to jest dobre pytanie, bo takie jest motto tam wielu aktorek, dziennikarek, że kobiety powinny nas uskrzydlać do działań. Słuchajcie, mnie całe życie uskrzydlają mężczyźni do działań. Jeden przyjaciel, drugi przyjaciel i najważniejszy przyjaciel w moim życiu, czyli mój mąż, który jest no największym, ufam mu w 200% najlepszym moim najbliższym przyjacielem, to on mi dodał 20 tysięcy skrzydeł. Bez niego to w ogóle pewnie bym zwątpiła jakby w swoje możliwości. I jakakolwiek moja, że tak powiem, kariera zawodowa, która gdzieś tam była lepsza, gorsza, ale zawsze podbudowująca tylko w takiej przyjaźni i tylko mężczyźni potrafią jakby w moim życiu uskrzydlić mnie do działań. No i tak, i taki to jest temat. I powiedzcie mi, jak to jest z Wami? Jak to jest z tą przyjaźnią? Czy Wy też macie przyjaźnie damsko-męskie, czy tylko i wyłącznie kobiece i macie takie naprawdę prawdziwe przyjaciółki, którym ufacie i jest super? Czy potraficie się odnaleźć w tym damsko-męskiej przyjaźni bez żadnych podtekstów? Bardzo jestem ciekawa. Także takie rozważania na weekend. Dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać. Będę wdzięczna za komentarze, za dyskusję pod filmem, za łapki w górę, za subiki. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, bo chcę nagrywać więcej tych filmów z życia wziętych. Także ciszy taki oto filmik z życia wzięty i dzisiaj w ogóle pojawią się dwa filmy. To słuchajcie, życzę Wam miłego piątku i miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Bujaki!